Dobry wieczór Państwu. Ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie widzów telewizji Polonia witają serdecznie Edward Durda, Andrzej Strejla. Ostatnia kolejka sezonu 93-94 w naszej ekstraklasie piłkarskiej. Spotkanie Legia Warszawa Górnik Zabrze. Bardzo ciekawie ułożyła się sytuacja w ligowej tabeli przed 34. kolejką rozgrywek. Na czele, przypomnijmy, Legia, która zgromadziła 47 punktów przed Górnikiem, 45 i GKS-em Katowice, również 45. W przypadku zwycięstwa Górnika w tym spotkaniu piłkarze z Zabrza zdobywają automatycznie tytuł mistrzowski, gdyż zrównują się punktami z Legią, a w myśl regulaminu w takim przypadku decydują wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych zespołów. W rundzie jesiennej, przypomnę, Górnik wygrał w Zabrzu z Legią 2-1. Możliwa jest także sytuacja, gdy trzy zespoły, i Legia, i Górnik, i GKS Katowice, który rozgrywa dzisiaj spotkanie z miliarderem Pniewy, będą mieć po tej kolejce po 47 punktów zdobytych. Wówczas decyduje dodatkowa tabela punktowa spotkań między zainteresowanymi drużynami. Dotychczas Górnik wygrał z GKS-em Katowice 4-2 i zremisował 1-1. Legia dwukrotnie zremisowała z GKS-em 1-1 i 0-0 oraz przegrała z Górnikiem 1-2. W tabeli uwzględniającej tylko spotkania tych drużyn prowadzi więc Górnik przed GKS-em i Legią. Żadna kombinacja wyników spotkań Legii z Górnikiem, GKS-u z miliarderem Pniewy nie dopuszcza możliwości zajęcia przez zespół z Katowic pierwszego miejsca w ligowej tabeli. I oto sędzia Sławomir Redziński z Zielonej Góry rozpoczął decydujące mistrzostwie Polski spotkanie Legii z Górnikiem. Składy drużyn. Górnik Zabrze w bramce z numerem pierwszym Marek Bęben, numer 2 Grzegorz Dziuk, numer 3 Tomasz Hajto, numer 4 Marek Szemoński, z numerem 5 Tomasz Wałdoch, numer 6 to Jacek Grębocki, numer 7 Arkadiusz Kubik, numer 8 Dariusz Koseła, z numerem 9 Grzegorz Mielcarski, z numerem 10 Jerzy Brzęczyk, kapitan drużyny Górnika, z numerem 11 Henryk Bałszyński. Rezerwowymi piłkarzami są z numerem 12 Aleksander Kłak, 13 Kocyba, 14 Brzoza, 15 Orzeszek i z numerem 16 Stanie. Trenerem drużyny Zabrzan jest Edward Lorenz. W ataku zespół Legii zatrzymywany nieprawidłowo Grzegorz Wędzyński i żółta kartka dla napastnika drużyny z Zabrza Grzegorza Mielcarskiego. I skład Legii przed chwilą Państwo widzieli. Przypomnę jeszcze numer 1 Robakiewicz, 2 Wędzyński, 3 Ratajczyk, 4 Kruszankin, 5 Zieliński, 6 Jałocha, 7 Leszek Pisz, kapitan drużyny, numer 8 Radosław Michalski, z numerem 9 Jerzy Podbrożny, numer 10 Wojciech Kowalczyk i z numerem 11 Adam Fedoruk. Piłkarze rezerwowi to Maciej Szczęsny z numerem 12, numer 13 Arkadiusz Gmur, numer 14 Marek Jóźwiak, numer 15 Dariusz Szeląg i z numerem 16 Hubert Kopeć, a trenerem drużyny z Łazienkowskiej jest Paweł Janas. Jak wspomniałem, sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest pan Sławomir Redziński z Zielonej Góry, a pomagają mu na liniach z czerwoną chorągiewką Jerzy Wyrwicki i z żółtą Bogdan Kaźmierczak. Rzut wolny dla drużyny wojskowych Leszek Pisz. Trzymana przez legionistów. Zieliński. Osiemnastolatek Szemoński zatrzymany przez Juliusza Koszankina. Ogromne zainteresowanie tym spotkaniem. Komplet, ponad 20 tysięcy widzów na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Bilety na to spotkanie sprzedane zostały już całkowicie wczoraj. No i ogromny doping, ogromne nadzieje kibiców warszawskiej Legii, że po 24 latach ta drużyna ponownie sięgnie po tytuł mistrza kraju. Czego możemy się spodziewać w tym spotkaniu? Zwracam się do pana Andrzeja Strejlała. Ja sądzę, że to, co pan powiedział na początku. Los wspaniale wyrejestrował te rozgrywki. Bardzo dobra postawa Legii w tej rundzie. Kryzys Górnika, odrobiona strata punktowa i w ostatniej kolejce decydują się losy Mistrzostwa Polski, a więc to, co musi frapować każdego kibica sportowego Polska. Mecz zaczął się w tej chwili od bardzo ostrej gry.
Druga żółta kartka. Na początku tak Mielcarski, teraz Jacek Grębowski. Wcześniej faul na Wałuszyńskim. Zanosi się nagle bardzo ostrą, zdecydowaną. Obawiam się, że mniej tu będzie piękna gry, będzie szalona walka. A drużyna Legii staje po raz pierwszy od 24 lat przed szansą zdobycia tytułu Polski i z pewnością stres wielu zawodnikom może spętać nogi. Takie są prawa po prostu piłki nożnej. Górnik nie ma nic do stracenia. Należy oczekiwać bardzo ekspansywnej, otwartej gry i sądzę, że będziemy tutaj świadkami. Na pewno padną bramki. Kibice drużyny warszawskiej mieli sporo pretensji do piłkarzy Górnika za ich postawę w półfinałowym meczu Pucharu Polski w Zabrzu. Twierdzili wszyscy, że bardzo ostro zagrali piłkarze Górnika w tym spotkaniu. No i liczą na to, że tym razem drużyna Legii zrewanżuje się piłkarzom z Zabrza i wygra w tym spotkaniu, rozstrzygając bezproblemowo sprawę tytułu Mistrza Polski. Przypomnę również, że po rundzie jesiennej Górnik miał nad drużyną Legii aż 6 punktów przewagi i dzięki doskonałej postawie jedenastki z Łazienkowskiej w rundzie wiosennej Legia odrobiła nie tylko te 6 punktów, ale ma w tej chwili 2 punkty przewagi nad Górnikiem. Fedoruk. Grębocki. Wybicie piłki poza boisko i rozpocznie drużyna Legii. Tak, to są te pierwsze momenty w tej grze. Gra jest bardzo rwana. Przerywane są akcje, zapoczątkowane bardzo udanie faulem taktycznym. I tego można się było spodziewać od pierwszej tego meczu. Przypomnijmy, że nie występuje w dzisiejszym meczu kontuzjowany właśnie w trakcie spotkania w Zabrzu Zbigniew Mandziejewicz, który miał nadrwane wiązadła, był na operacji w Austrii, przyleciał dzisiaj przed spotkaniem i jest na trybunach. Tak, trzeba podkreślić, że Mandziejewicz, bardzo silny punkt zespołu, wspólnie z Piszem prowadzą klasyfikację najlepszego zawodnika tego sezonu. Zawodnik odgrywający kluczową rolę w zespole Legii i jak sam stwierdził, i to jest chyba prawda, najlepszy sezon w jego karierze. Kolejny rzut wolny dla drużyny Legii, Leszek Pisz. Wrzucenie do Michalskiego, ale przejęcie piłki przez Zabrzan. Tu trzeba podkreślić to, co mówił trener Paweł Janas, że Legia nie będzie grała tylko i wyłącznie kontrataku, nie będzie blokowała wyniku remisowego, który też daje tytuł Mistrza Polski. W tej chwili Legia jakby szybciej troszkę się opanowała, przeszła do ataku, ale sądzę, że tu będzie cały czas obopólna wymiana ciosów, akcja za akcję. Krzysztof Ratajczyk przed chwilą przy piłce, którego udział w tym spotkaniu również do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. Obrońca warszawskiej Legii ma założone 4 szwy na nodze, ale jednak zdecydował się zagrać w dzisiejszym spotkaniu. I rozpoczną Zabrzanie. Wyrzut z autu, Dariusz Koseła. Starcie przy linii końcowej boiska Grzegorza Mielcarskiego oraz z Ratajczykiem, tak, przy samej linii. I rozpoczną legioniści. I tutaj trzeba powiedzieć, że sędzia bardzo ostro zareagował już na początku meczu, wiedząc o poprzednich 2 spotkaniach. Półfinał Pucharu Polski zarówno na terenie Zabrze, jak i w Warszawie. I błyskawicznie reaguje na wszelkie przejawy tendencji do przekraczania przez obydwa zespoły przy piłce. I chyba słusznie stara się utemperować od razu temperamenty piłkarzy. Ratajczyk do Fedoruka. Fedoruk na lewej stronie. Ratajczyk. I bardzo dobra interwencja. No, świetna, świetna dwójkowa akcja. Ratajczyk, Fedoruk, Ratajczak. I bardzo udana. Tomasz Bałdo. Obronna Górnika. Stały egzekutor Leszek Pisz. Chyba najlepszy wykonawca stałych fragmentów gry w polskiej lidze. Zarówno rzuty wolne, jak i rzuty rożne. Wiele zdobytych bramek. I chyba również apogeum formy sportowej w tym sezonie. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zieliński wchodził tam, zamykał akcję skrzydłem. No, ostre starcie, walka w powietrzu.
powrót Szymońskiego i bardzo niebezpieczny upadek. Ucierpiał zawodnik. To się bardzo ciężko zdarza. Ten pojedynek w powietrzu przypomina najlepsze wzory gry Anglików, Irlandczyków, którzy brylują w takiej grze w powietrzu. Nadal Cieliński poza boiskiem. Sędzia nie przerywa gry. Tak, jest to zgodne z aktualną tendencją. I w tej chwili no, trudno się dziwić, że zawodnicy Górnika zawsze grają. Zawodnik jest poza boiskiem. Na pewno by wrzucili piłkę na out, gdyby leżał na boisku. Szemoński i spokojnie Ratajczyk. Przypomnijmy, 4 razy w historii rozgrywek o Mistrzostwo Polski Legia zdobywała pierwsze miejsce tytułu Mistrza Kraju. W 55, w 56 roku, w 69 i w 70, a więc jak mówię, ostatni raz 24 lata temu. Zabrzanie natomiast walczą dzisiaj o swój 15 tytuł Mistrza Kraju. No, obydwa zespoły to jest historia polskiej piłki nożnej. Największe sukcesy w pucharach. Tutaj jeszcze można by dołączyć zespół Widzewa. Wspaniałą Polonię Bytom w swoim czasie, zdobycie pucharu, prawda, Ameryki. To jest cała historia naszej piłki nożnej. I sądzę, i oby tak się stało, żeby to był mecz godny tych dwóch znakomitych drużyn. A jeśli chodzi o bilans, to dotychczas te drużyny spotkały się ze sobą 89 razy. Dzisiejszy pojedynek jest 90. Bilans jest minimalnie korzystny dla Górnika Zabrze, który wygrał 37 razy. 19 razy padał rezultat remisowy, a 33 wygrane ma na swoim koncie Legia. Bilans bramkowy 142 do 131 dla Zabrzan. Warto również wspomnieć, że po raz pierwszy te drużyny spotkały się w pierwszej lidze w 56 roku i wtedy Legia wygrała na Łazienkowskiej z Górnikiem 3-1. Widzą Państwo trybuny stadionu przy Łazienkowskiej wypełnione do ostatniego miejsca. W dalszym ciągu dosyć rwana gra w tym spotkaniu i dalekie wybicie piłki przez Marka Bębna. Jałocha. Wędzyński. Ale skuteczna interwencja Grzegorza Dziuka. Podbrożny. Sędzia orzekł, że nie przepisał atakowo zawodnika Zabrzeńskiego. Tak, jak na razie trzeba powiedzieć, że cała trójka sędziów spisuje się, również są arbitrzy liniowi, są bardzo czujni, bardzo precyzyjni i rzeczywiście spoczywa na nich tej olbrzymia odpowiedzialność w aspekcie ostatnich wydarzeń i w wydaniu sędziów na boiskach ligowych. Tak, sporo zastrzeżeń budziła praca sędziów w obydwu meczach półfinałowych piłkarskiego Pucharu Polski. Legioniści, Leszek Pisz. Próbuje uruchomić Wojciecha Kowalczyka. Ale spokojnie i pewnie obrona zabrzeńska. Przypomnijmy, 3 tygodnie temu w półfinale Pucharu Polski tu na Łazienkowskiej Legia bardzo wysoko 5-2 wygrała z Górnikiem. Tak, i okres był podobny. Przez pierwsze 20 minut gra była bardzo zbliżona do tego, co oglądamy dzisiaj. Słabsze krycie w tej chwili w drugiej linii. Zupełnie wolny Bałszyński. Bałszyński. Strzał Bałszyńskiego. No i sporo kłopotów miał Robakiewicz przy tej interwencji. Tak, za dużo swobody. To jest odległość 20 metrów. Z tej odległości bramka przy prezydium strzale. Nie ma nic do powiedzenia. A ładna interwencja Zbyszka. Drużyna Legii w dosyć niewygodnej sytuacji. Przypominamy, że remis zapewnia już tytuł mistrzowski drużynie Legii. No i w takiej sytuacji gra się bardzo trudno. Zabrani natomiast nie mają nic do stracenia. Ewentualna zdobyta bramka. Właśnie jest w tej chwili zmiana. Zszedł tak opóźniowany pojedynku po wyższym Jacek Zieliński. Wszedł Marek Jóźwiak. A więc mniej więcej 12 minuta spotkania. I pierwszy koszt, że tak powiem, tego meczu. Koszt negatywny, że zawodnik kontuzjowany w meczu o taką stawkę musi opuścić boisko.
Kubika. Kubik w znakomitej sytuacji na polu karnym. Przedtem chorągiewka sędziego Boszego w górze i był Kubik na pozycji spalonej. Nie usłyszał zawodnik Zabrzeński w tym tumulcie, który panuje na stadionie Legii, gwizdka sędziego. I akcję rozpocznie Zbigniew Robakiewicz. Cztery lata czeka już stolica na ponowne zdobycie tytułu mistrza kraju przez zespół z Warszawy. Wspominałem o tych czterech tytułach mistrza Polski zdobytych do tej pory przez Legię. Warto wspomnieć, że w 70 roku, 14 czerwca, po wygranej 2-0 z Krakowią w Krakowie, ostatni raz drużyna z Łazienkowskiej zdobyła mistrzostwo kraju i wtedy między innymi w składzie tej drużyny występowali znakomici piłkarze: Robert Gadocha, Kazimierz Dejna, bracia Blautowie między innymi i Lucjan Brychczyk, który obecnie jest drugim trenerem zespołu Legii. O, wspaniała drużyna. To jest również to, co mówiłem poprzednio. Okres wspaniałych sukcesów polskich zespołów klubowych. Przypominam, przegrany finał Pucharzy Mistrzów Górnika Zabrze z Manchesterem City w Wiedniu i wspaniałe występy Legii Warszawa, również półfinalisty Pucharów Europejskich. Obecnie pamiętam tej mecz w Warszawie i rewanż z Feyenoordem, późniejszym zdobywcą Pucharu Świata i Pucharu Europy. Obecnie prezesi obydwu klubów, Władysław Kozubal, prezes Górnika Zabrze, oraz Janusz Ormanowski, prezes Legii Warszawa, bardzo marzą o nawiązaniu do tych wspaniałych, szczytnych tradycji. No i wszystkie ich działania są podporządkowane temu, aby i tu w Warszawie, i w Zabrze zbudować silne jedenastki. Tak, tylko trzeba powiedzieć, że i obydwaj prezesi, a wiadomo, że no mistrzem może być tylko jedna drużyna, nastąpiła tutaj koncentracja najbardziej zdolnych, najbardziej utalentowanych zawodników, reprezentacja przecież olimpijska, to jest bez mała połowa drużyny olimpijskiej Górnik Zabrze. Legia bardzo silny w tej chwili team i w tej chwili chyba obydwaj prezesi, aczkolwiek jeden na pewno rozżalony utraconymi punktami w tej rundzie, drugi chyba zadowolony, ale paradoks, mimo że w tej chwili Legia jest bez porażki w tej rundzie, że ten 90 minut decyduje o losie, o wydatkach, atmosferze i szansach, perspektywach na przyszłość. Tak się to wszystko ułożyło, tylko z korzyścią, myślę, dla nas, dla telewidzów. Mamy możliwość w związku z tym oglądania w ostatniej kolejce naszych ligowych rozgrywek sezonu 93-94 tak emocjonującego spotkania. Tak, tutaj trzeba podkreślić, że zarówno Górnik Zabrze, jak i Legia Warszawa, bardzo ciekawe ustawienie obydwu zespołów, Czesława Lorenza, trenera Janasa. Bardzo ładne ustawienie, przejście na akcję skrzydlające, na wsparcie podróżnego Kowalczyka, którzy są kryci na zmianę, a jednak nie jest to krycie ściśle personalne, że ten zawodnik odpowiada tylko za swojego zawodnika. Jest możliwość przekazania zawodu podróżnego przez Hajto oraz przez Dziuka. Natomiast w Legii bardzo, może tego telewizorze nie widzą, żółta kartka, kartka tym razem dla zawodnika Radosława Michalskiego. Warszawa. Rola właśnie Michalskiego i Jałochy, bardzo dobra wymienność funkcji, asekuracja środkowej strefy boiska w sensie gry obronnej bezpośrednio po stracie piłki przez drużynę. Grębocki. I Grzegorz Wędzyński wybija piłkę. Zatrzymywany nieprawidłowo Wojciech Kowalczyk. Wznawiają grę legioniści. Radosław Michalski. Grębocki, zagranie do Mielcarskiego, przejęcie piłki ponownie przez legionistów. Tak, tu jest podobne ustawienie właśnie, Grębocki z Brzęczkiem. Brzęczek, który będzie najprawdopodobniej odpowiadał tutaj za konstruowanie, za grę ofensywną, mimo że jest również świetny w grze destrukcyjnej, i Grębocki ubezpieczający, a więc bardzo podobne w sensie wykonania taktycznym założenia trenera Janasa oraz trenera Lorenza. Obydwaj trenerzy chcą wygrać i obydwaj jednocześnie zrobili wszystko w zakresie ustawienia, znaczy taktyki gry, żeby zabezpieczyć ten sektor najbardziej newralgiczny, ten sektor centralny, z którego strzał do bramki jest najbardziej efektywny.
Obydwaj trenerzy, i Edward Lorenz, i Paweł Janas, są trenerami na tak zwanym dorobku. Obydwaj od niedawna prowadzą drużyny pierwszoligowe. Przypomnę, Paweł Janas dopiero od stycznia po Januszu Wójciku przejął drużynę Legii. Natomiast Edward Lorenz prowadził od 90 roku Ruch Chorzów i od końca maja przejął drużynę Górnika Zabrze po Hubercie Kostce. Dla obydwu tych trenerów na pewno zdobycie Mistrzostwa Polski byłoby wielkim sukcesem szkoleniowym. No, jest to ukoronowanie kariery każdego trenera. Zdobycie tytułu Mistrza Polski, zdobycie Pucharu Polski. To jest wszystko to, co można osiągnąć na niwie oczywiście krajowej. Potem idą następne zadania, jeżeli chodzi o rozgrywki w Pucharach Europejskich. Kapitan Legionistów Leszek Pisz. Podbrożny. Tak, tu widać, że w tej chwili Jacek Grybowski się bardziej koncentruje na tym, co będzie robił Leszek Pisz. I sądzę, że ma za zadanie ograniczać mu swobodę ruchu. Rzutem z autu rozpoczynają goście. No, próba pressingu Legii. Warto wspomnieć, że piłkarze z Łazienkowskiej imponują w tym sezonie skutecznością. Dotychczas w 33 meczach ligowych zdobyła Legia aż 71 bramek przy 23 straconych. Imponujący naprawdę bilans. Tak, tu warte podkreślenia jest to, że chyba tylko, jeśli mnie pamięć nie mieli, tylko jeden Ratajczyk jeszcze nie zdobył bramki dla Legii, a tak, tak cała drużyna zapisała na swoim koncie. Wszyscy uczestnicy zespołu zdobycie bramki i to jest również wielka siła Legii, stąd ten wyznacznik 71 bramek. W dniu, kiedy najlepiej dysponowani są Wojciech Kowalczyk i Jerzy Podbrożny, zastępują ich udanie pomocnicy i obrońcy drużyny warszawskiej. A często, jak wspominał Andrzej Strejla, o pozostałych fragmentach gry znakomicie rozgrywanych przez Leszka Pisza. Tak, w tej chwili mamy okres mniej gry ciekawy. Jest troszeczkę dużo chaosu, jeszcze żadna z drużyn się jednak nie opanowała. Szemuński do Mielcarskiego. I natychmiastowy strzał Grzegorza Mielcarskiego. No, bardzo ładne podanie i prawidłowa decyzja Grzegorza Mielcarskiego. Powinien jednak próbować strzału po tak zwanym długim rogu. Miał większe szanse trafienia w tym momencie w światło bramki. Ale na razie nie opanowały się obydwie drużyny. Widać jednak, że są obydwa zespoły bardzo zdenerwowane, że trudno się dziwić tym młodym zawodnikom obydwu drużyn. A dochodzi już 20 minuta spotkania. Rezultat na Łazienkowskiej w dalszym ciągu w walce o Mistrzostwo Polski. Legia Górnik Zabrze 0-0. Leszek Pisz. Akcja na połowie drużyny Górnika. Sędzia przerywa grę, na boisko została wrzucona przez kibiców piłka. Tak, słuszna decyzja sędziego. Widać, że pan Radziński dobrze postrzega to, co się dzieje na murawie, mimo że był oddalony prawie 40 metrów od miejsca, gdzie była piłka. I ponownie Leszek Pisz rozpocznie rzutem wolnym. Michalski. I Marek Bęben. 36-letni gracz Górnika Zabrze, przez wiele lat bramkarz Zagłębia Sosnowiec. Ostatnio wymiennie w bramce Górnika razem z Aleksandrem Kłakiem. Mówi się o tym, że Marek Bęben od nowego sezonu grać będzie w drugoligowym GKS-ie Bełchatów. Faul Bałuszyńskiego. I Henryk Bałuszyński ukarany zostaje przez trenera, przez sędziego żółtą kartką, a więc trzecia żółta kartka dla piłkarzy zabrzańskich w tym spotkaniu. Tak, za odepchnięcie ręką, typowe zagranie piłkarskie, szczególnie w walce o piłkę. W dzisiejszym meczu nie występuje właśnie z powodu żółtych kartek
jeden z zawodników podstawowych linii defensywnej, Piotr Jegor. Tak, jest to również bardzo silny punkt drużyny. Były kapitan drużyny Górnika, zawodnik reprezentacji Polski. Świetnie zawiązała się kariera i czego ja mu serdecznie życzę, oby ten rok był przełomowym w jego karierze, bo zawodnik o bardzo dużej możliwości. Tymczasem faulowany Jerzy Brzęczek, nieopodal pola karnego drużyny Legii. I groźnie będzie na przedpolu Zbigniewa Rabakiewicza. Joseła Hajtoj Brzęczek przy piłce. Rzucenie piłki na pole karne. Spore zamieszanie. Wybicie przez Ratajczyka. Jeszcze Hajto. Zdenerwowani są zawodnicy. Tutaj ten stały fragment gry. Nie poszedł tym razem Tomek Wałduch, tylko to wsparto Tomek Hajto. A więc nie zdecydował na polu karnym Mielcarski. I bardzo ładne odegranie piłki głową przez Radajczyka. Szkoda tylko, że do przeciwnika. Podobnie Koseła do Szemońskiego. I rozpocznie grę Zbigniew Rabakiewicz. Ciągle jeszcze poddenerwowani piłkarze obydwu drużyn. Mało płynności w grze. Sporo ostrych starć. Podbrożny. Ucieka Wojciech Kowalczyk. Generalnie za dużo jest prowadzenia piłki. Za mało gry jest piłką. O, świetna interwencja Michalskiego. Doskonałe podanie Brzęczka do wbiegającego Szymańskiego. Prawo korzyści, Wędzyński. Nieprawidłowo zatrzymywany przez Kubika. Leszek Pisz. Próba strzału, ale piłkę kilka metrów ponad bramką Marka Bębna. Oto właśnie 36-letni bramkarz drużyny Zabrzeńskiej. Mówiło się od kilku dni o ogromnych premiach, które wyznaczyli prezesi obydwu klubów za zdobycie przez ich zespoły Mistrzostwa Polski. Prasa doniosła dzisiaj, że prezes Kozubal podniósł stawkę z 4 miliardów na 6 miliardów za ewentualne zdobycie tytułu Mistrza Kraju dla drużyny Zabrzeńskiej. I podobne apanaże przeznaczył również dla swoich podopiecznych Janusz Romanowski, prezes Legii. Brzęczek. Wałduch. Hajto. Hajto przedziera się lewym skrzydłem. Na pole karne. Jeszcze pojedynek Wędzyńskiego z Kosełą. Grębocki, ponownie Koseła. I skutecznie Kruszankin. Ale ponownie Zabrzanie. I wybicie piłki poza boisko przez Adama Fedoruka. Adam Fedoruk również w ostatnim spotkaniu ligowym z Polonią w derbach Warszawy na Konwiktorskiej ucierpiał. I też mówiło się o tym, że być może nie zagra w tym dzisiejszym spotkaniu. Oglądamy go jednak na boisku. To również silny punkt drużyny z Łazienkowską. Ratajczyk z autu. Jak na razie obydwie defensywy i gra obronna wyraźnie przewyższa poziom gry ofensywnej obydwu drużyn. Stąd taki, a nie inny obraz tego spotkania. Pałszyński, Mielcarski, Grębocki w walce z Piszem i faulowany przez Marka Jóźwiaka. I kolejna żółta kartka.
druga dla piłkarzy Legii, piąta w tym spotkaniu. Bardzo twardo, w dalszym ciągu grają zawodnicy obydwu drużyn. Ale wiadomo, stawka bardzo wysoka. Nie tylko Mistrzostwo Polskie, ale również szansa startu w Pucharze Europy i zakwalifikowania się ewentualnie do Ligi Mistrzów, a to wiadomo, niesie za sobą ogromne pieniądze. Ten czynnik materialny jest tu również oczywiście bardzo istotny. ...30 minut meczu za nami. Legia Warszawa, Górnik Zabrze w dalszym ciągu 0-0. Lekarze obydwu ekip opatrują swoich zawodników. A to ławka rezerwowych drużyny warszawskiej. To jeszcze raz ta sama sytuacja, po której zawodnik Legii upomniany został przez arbitra żółtą kartką. Duże siły porządkowe dzisiaj na stadionie. Organizatorzy obawiali się ewentualnych ekscesów w trakcie i po spotkaniu. I w związku z tym duża liczba sił policyjnych mających dbać o bezpieczeństwo. I rzutem wolnym rozpoczną piłkarze zabrzeńscy. Jerzy Brzęczek przy piłce. I chyba podanie do Hajty i bezpośredni strzał. Silne uderzenie, bardzo dobrze potrafiącego strzelać w wychowankach IKA Kraków. Od tego sezonu gracza drużyny z Zabrza. W dalszym ciągu żadna z drużyn nie może narzucić przeciwnikowi inicjatywy. Kruszankin, Podbrożny, Wędzyński, Michalski i niedokładne podanie, Jerzy Brzęczek. Próba zagrania do Szemońskiego, tam Pałuszyński jeszcze w walce o piłkę z Wiźwiakiem, górą zawodnik Górnika. Doskonała sytuacja. Pałuszyński wchodził w pole karne. No, wspaniała akcja Pałuszyńskiego. Indywidualna akcja i tutaj trzeba powiedzieć, że wymanewrował praktycznie całą defensywę Legii. Świetne wejście Bałszyńskiego. Jeszcze raz ta sama sytuacja. I piłka minimalnie minęła bramkę drużyny warszawskiej. Ale coraz odważniej gra Górnik w tym spotkaniu. Trener Paweł Janas zapowiadał przed meczem, że jego zespół zagra bardzo ofensywnie w tym meczu, podobnie jak w poprzednich pojedynkach ligowych tu na Łazienkowskiej. No ale Zabrzani nie dają rozwinąć skrzydeł drużynie Legii jak do tej pory. Tak, na pewno zupełnie inna postawa Górnika Zabrze niż w spotkaniu półfinałowym. Są bardzo skoncentrowani, a jednak na zawodnikach Legii z kolei ciąży ta stawka tego spotkania. I to, co pan powiedział uprzednio, nie ma tutaj gry płynnej. Faulowany Michalski przez Brzęczka. Jeszcze raz to starcie. Sędzia orzekł przewinienie zawodnika Zabrzańskiego.
podbrożny. Tym razem faulowany przez Tomasza Hajto. Tak, tutaj macie Państwo przedsmak tego, bo jest to prawie, że kopia większości spotkań w europejskich pucharach. Gra bardzo twarda, bezwzględna. Szkoda tylko, że nie obserwujemy większej walki o piłkę, a za dużo jest tych starć i przekroczeń przepisów. Odbywa się to wszystko kosztem trochę widowiskowości tego spotkania. Około 30 metrów do bramki Marka Bębna. Leszek Pisz ponownie ustawił sobie piłkę. Potrafi niebezpiecznie uderzyć z rzutu wolnego. Piłka po rykoszecie jeszcze. Odbita od muru obrońców zabrzeńskich. Tak, bardzo ładne pójście Będzyńskiego. Piłka po rykoszecie. Bardzo udana interwencja Ratajczyka. Akcja Zabrzan i Zbigniew Robakiewicz po wybiegu wybija piłkę z własnego pola karnego. Podbrożny do Fedoruka. W środku Leszek Pisz. Wybiega również Wojciech Kowalczyk w pole karne. Podbrożny, znakomita sytuacja. Bardzo ładna akcja. Świetne wycofanie się w pierwszej fazie Kowalczyka Podbrożnego. Wejście szybko środkiem Pisza. Skrzywdzenie przez Węzyńskiego i bardzo ładne podanie Adama Fedoruka. Gdyby Jerzy Podbrożny sięgnął tej piłki, byłoby bardzo niebezpieczny dla Zabrzan. Rzut rożny z prawej strony. Leszek Pisz. I ponowne uderzenie Jerzego Podbrożnego. Tak, ma asysty Hajty, który był bardzo blisko. Jerzy Podbrożny jest najskuteczniejszym strzelcem drużyny warszawskiej w tym sezonie. Przypomnijmy, pozyskany zimą z poznańskiego Lecha. Zdobył już w rundzie wiosennej 11 bramek, a ma ich łącznie w swoim dorobku w tym sezonie 14. Bardzo dobra akcja, podanie Kubik. Do Kubika. Ale świetnie Wędzyński. I z pewnością lepiej byłoby groźniej, gdyby dośrodkował, aczkolwiek defensywa Legii była przygotowana. Trzech, jeden Szemoński, zamykający Wołchiński. 22-letni wychowanek Krakowi, 3 gole do tej pory w Ekstraklasie, Arkadiusz Kubik. Ostatnio również próbowany w reprezentacji narodowej przez Henryka Apostela. Znowu groźnie na polu karnym Szemoński, tam składał się do strzału. Decyzja sędziego, przekroczenie przepisów, rzut wolny pośredni. Jeszcze raz ta sama sytuacja. I już drużyna Legii w kontrataku. No, obserwujemy od dłuższego czasu pojedynki pomiędzy Fedorukiem a Koseą. Dwóch zawodników nastawionych bardzo ofensywnie, z tym, że przypomnę, że Fedoruk grał kiedyś również na lewej obronie, występował też w reprezentacji na tej pozycji. Teraz w linii pomocy, zmieniły się nieco zadania, obowiązki i cały czas tam trwa bardzo zacięta rywalizacja. W dalszym ciągu sprawa tytułu mistrzowskiego sezonu 93-94 nierozstrzygnięta. Legia remisuje na stadionie przy Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze 0-0. Fedoruk. Niedokładne wybicie, rzutem z autu rozpoczną Zabrzanie. Hajto. Źle wyrzucony aut i piłka dla Legionistów. A oto jeden z kibiców obserwujący z korony drzewa sytuację na boisku. I za odkopnięcie piłki, za niesportowe zachowanie, żółta kartka dla Hajto. Tym razem Tomasz Hajto, już czwarty zawodnik zabrzeński w dzisiejszym spotkaniu, ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie tym razem. Thank you.
razem podwrożny faulowany w pobliżu linii środkowej boiska. Jeżeli w takim tempie zawodnicy obydwu zespołów będą otrzymywali kartki w tym meczu, może się zdarzyć, że któraś z drużyn będzie kończyła zdekompletowana to spotkanie. Bardzo surowo prowadzi to dzisiejsze zawody pan Redziński. Jakaś awantura w sektorze zajmowanym przez kibiców z Zabrza. Przepychanki kibiców Górnika z siłami porządkowymi. I wznawiają grę legioniści. Ratajczyk faulowany. I piąta żółta kartka w tym dzisiejszym meczu. Ponieważ jest to już druga żółta kartka w tym spotkaniu. Henryk Bałszyński zostaje automatycznie usunięty z boiska. I to, o czym mówiłem przed chwilą. Górnicy od tej chwili... Bardzo ważny moment w tym wyrównanym meczu. Bardzo poważne osłabienie zespołu Górnika. Tak ważny mecz. Może, jeśli będzie powtórka, trudno z tej odległości, z naszego stanowiska ocenić. Sędzia Redziński był blisko. Już tylko 10 zawodników zostanie na placu gry. Próbuje coś tłumaczyć arbitrowi Henryk Bałszyński, ale zrzucił jest nieodwołalny. Wielka szkoda dla samego widowiska, którego aczkolwiek w tej chwili nie ma, bo trwa uporczywa zaczęta walka, ale z pewnością bardzo duże osłabienie zespołu Górnika. Leszek Pisz, podprożny. Jerzy Podbrożny, Kowalczyk, ale świetnie Hajto. Jeszcze Leszek Pisz. I Zabrzanie. Jerzy Brzęczek. Indywidualna akcja Jerzego Brzęczka. Szemoński w znakomitej sytuacji na polu karnym Legii. 1-0 Górnik Zabrze prowadzi zupełnie nieoczekiwanie na stadionie przy Łazienkowskiej. Świetna akcja Jerzego Brzęczka, podanie na wolne pole do Szemońskiego i po minięciu Robakiewicza z trudnej pozycji bardzo precyzyjne uderzenie Szemońskiego. 1-0 Górnik Zabrze. Zatrzymali się na chwilę i Michalski, i Wędzyński. Wydawało mi się, że piłka opuściła już plac gry. Tymczasem Jerzy Brzęczek poszedł do końca, znakomicie zagrał do Szemońskiego. Ten wszedł w pole karne, wymanewrował Robakiewicza. I od 41 minuty meczu Górnik Zabrze zupełnie nieoczekiwanie prowadzi 1-0. Tutaj na powtórkę. Tak jest, to jest ta sytuacja, kiedy akcja Jerzego Brzęczka. I Wędzyński byli przekonani, że sędzia przerwie grę, że piłka opuści boisko. Nie, piłka strącona z rotacją, na razie jest w polu. Ale oto uwaga, akcja Legii w tej chwili. Wojciech Kowalczyk przedzierał się, ale zatrzymany. Tu właśnie jest ten moment, kiedy wydawało się legionistom, że piłka już opuściła plac gry. Cały czas na linii. Przepisy mówią, że musi być całym obwodem. Trudno. Tak jest, do końca pan Jerzy Brzęczek. I mówiłem o tym, że sytuacja niespodziewana, ale wydawało się, że po tej czerwonej kartce dla Bałszyńskiego Zabrzanie będą mieli jakąś chwilę załamania. Nic takiego nie nastąpiło. Świetna kontra i bramka. Przegrupowanie w Legii, rzut rożny. Jałocha został teraz sam ostatni. Poszedł Kruszankin, poszedł Jóźwiak. Świetnie grający głową Michalski. Rzut rożny dla legionistów. Natychmiast ruszyła Legia po stracie bramki. Leszek Pisz. Wędzyński w pojedynku z Koseą. Ratajczyk. I sędzia boczny uznał, pokazuje, że jeden z zawodników pozycję spaloną. Legii był na spalonym. Dobrze obserwuje w tej chwili pole gry. A więc zaskakujący przebieg wypadków. Najpierw ta czerwona kartka, później... No dużą odporność nerwową wykazał Szemoński, mimo że minął Robakiewicza. Była to bardzo trudna pozycja, dość duży kąt. 18-letni wychowanek klubu Zabrzeńskiego. Na boiskach ligowych debiutował dopiero tej wiosny. Strzelił już dla Górnika 3 bramki, dzisiaj 4. Jakże ważny gol.
Ciekawe, czy legioniści jeszcze przed przerwą zdołają stworzyć jakąś groźną sytuację pod bramką Marka Bębna. Ratajczyk. Jeszcze podbrożny. Leszek Pisz. Grębocki wybija piłkę i rzutem rożnym rozpoczną legioniści. Ostatnie. Zobaczymy, czy będzie to rzut rożny. Moment, nie. Zagranie. Jednak ręką sygnalizuje sędzia Redziński. Rzut wolny. Przy tej interwencji piłka odbiła się od ręki. O, to jest bardzo groźny moment. 8 piłkarzy Legii na polu karnym Górnika. Świetnie Mielcarski wspomógł swoich kolegów z linii defensywnych. Tak, tu są siły mniej więcej wyrównane. Krusianki, Michalski, Jóźwiak i Grzegorz Mielcarski, Hajto i Tomasz Wałdok. Te świetnie grają. Jochan walczył piłkę. Wędzyńs. Na drugie skrzydło do Fedoruka, ale tam szybszy Grzegorz Dziuk. Tak, ale ta akcja wykazuje obydwu chyba zespołom, że więcej szybsze przenoszenie ciężaru gry na przeciwną stronę. Długie krosowe podania mogą otworzyć do bramki przeciwnika. Ratajczyk. I znowu wybita piłka przez obrońców zabrzańskich. Tak, no tu będzie brakowało tego jednego właśnie zawodnika, który mógłby ewentualnie powalczyć o odzyskanie tej piłki. Było to zagranie do nikogo, tak zwane uwolnienie. Po stracie gola Legia niemal nie schodzi z połowy Zabrzan. Wędzyński. Ale taki ładny rykoszet i wspaniała pozycja Wędzyńskiego. Troszkę zimniej krwi, pozycja lepsza niż miał Szymoński. Nie wytrzymał ten młody zawodnik. Ale sędzia sygnalizuje momencik. No jednak tak akcja czyszka. I rozpoczną Zabrzanie. Tomasz Hajto ustawił sobie piłkę. Wspaniała pozycja Wędzyńskiego. Faul Marka Jóźwiaka za podpychanie ręką. Wcześniejsze celowe wyjście Mielcarskiego do głowy. Nie w tempo. I faul Marka Jóźwiaka. Nie spieszą się Zabrzanie. Jacek Grębocki ustawił piłkę teraz do Mielcarskiego. Jóźwiak. Michalski atakowany przez Brzęczka. Tak, bardzo skutecznie grający Jarosław Michalski. I Kubik przejął piłkę. Ale na chwilę ponownie legioniści. Michalski. Krzyżowa piłka. Zagranie do Kowalczyka. I nie zdążył Wojciech Kowalczyk. W świetnej pozycji był Jałocha. Niedostrzeżony w ogóle przez partnerów. I ma uzasadnione w tej chwili pretensje do swojego kolegi. Ostatnie sekundy pierwszej części gry trener Lorenz. Jak każdy trener, poddenerwowany przebiegiem, stawką meczu, aktualnym rezultatem, korzystnym dla jego drużyny, chciałby zejść na przerwę z tym korzystnym wynikiem, żeby móc porozmawiać z drużyną. Otworzyła się przed Górnikami ogromna szansa. I Wojciech Kowalczyk, nieprawidłowo zatrzymywany przed linią pola karnego. Leszek Pisz skanduje publiczność na trybunach stadionu. Tych obrazków mamy niestety za dużo, ale tak będzie chyba do końca tego spotkania. Pisz i Ratajczyk przy piłce. No to jest ulubione miejsce Leszka Pisza, świetny wykonawca rzutów wolnych. Z tym, że podkreślam, dzisiaj jest to gra na podstawie własnych umiejętności, ale z olbrzymim napięciem, z olbrzymim stresem. Świetne uderzenie. Minimalnie piłka minęła. Kontrolował Marek Bęben, był przy słupku. Pięk zawodu na trybunach. W dalszym ciągu Górnik Zabrze prowadzi z Legią 1-0. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Uderzenie Leszka Pisza mija jednak bramkę Zabrzan. Zabrze!
Kruszanki, Jóźwiak, Jałocha. I znowu już akcja przenosi się na połowę Zabrzan. Jałocha, Mielcarski. Tak, zbyt duża pewność siebie, bardzo udane zagranie. Zdecydowanie szybciej powinien pójść Grzegorz Mielcarski, bo pita piłkę. Kowalczyk, Kowalczyk przed polem karnym. Pojedynek Kowalczyka z Dziukiem. Tak, to jest szybki zawodnik. I kolejne przewinienie obrońcy Zabrzeńskiego. Grzegorz Dziuk ukarany zostaje żółtą kartką. To jego pierwsza żółta kartka w tym dzisiejszym meczu. To jest chyba rekordowe spotkanie, jeżeli chodzi o ilość kartek w historii polskiej piłki nożnej, od kiedy wprowadzono karanie kartkami. Przynajmniej tak to widzę optycznie. Sześć żółtych kartek dostali już Zabrzanie, z tego dwie Pałczyński, natomiast dwie drużyna Legii Warszawa. I ponownie Leszek Pisz, stały wykonawca wszystkich fragmentów gry stałych. Dobra interwencja Wałdocha. I sędzia Sławomir Redziński kończy pierwszą połowę tego spotkania. My oddajemy głos do studia. Szlagier 34. kolejki. I za 45 minut dowiemy się, która z tych dwóch drużyn, czy Górnik, czy Legia, bo tylko te dwie drużyny mają szansę na Mistrzostwo Polski, zdobędzie Mistrzostwo Kraju. Rozpoczęli Legioniści. Legia w zielonych strojach, Górnik w białych. I rzutem z autu rozpoczną Zabrzanie. W walce z dwoma zawodnikami Górnika. Tak, i nawet ten fragment teraz tam, to spotkanie, kiedy Grębocki z Brzęczkiem osaczyli Wędzyńskiego, było widać tą ostrożność w zachowaniu, wymusili na Wędzyńskim, który chciał dośrodkować wyrzucenie piłki na aut. Tak, Zabrzanie muszą bardzo uważać, bo przypominam, że już Henryk Bałuszyński opuścił boisko, natomiast czterech innych graczy, mianowicie Mielcarski, Grębocki, Hajto i Dziuk, ukaranych zostało już w tym spotkaniu przez sędziego żółtymi kartkami. W drużynie Legii byli to natomiast Michalski i Jóźwiak. Fedoruk na lewej stronie. Pisz, Ratajczyk. Grający z lekką kontuzją, nie tak ofensywnie dzisiaj, ale na pewno silny punkt defensywy drużyny warszawskiej. Jóźwiak. Do Podbrożnego i piłka poza boiskiem rozpocznie Marek Bęben. Na pewno w miarę upływających minut coraz bardziej nerwowo będą grali piłkarze Legii. Obciążenie jest ogromne. Mówiliśmy o ogromnych premiach, które obiecali prezesi obydwu klubów. A poza tym start najważniejszym z pucharów europejskich, Pucharze Europy i ewentualnie Lidze Mistrzów. Tak, z tym, że ja sądzę i to może będzie nieco, nie tyle odmienne, co inne zdanie. Zawodnicy w tej chwili naprawdę nie myślą o pieniądzach. Oni tutaj chcą po prostu wygrać. Świetne podanie. Szemoński, strzelec bramki dla Górnika. Mielcarski na środku pola karnego. Szemoński w pojedynku z Wędzyńskim. Sędzia orzekł, że nic nie było. I rozpocznie Legia. Kowalczyk. Ponownie Kowalczyk do Fedoruka, ale spalony. Tak, już w momencie, kiedy Wojtek Kowalczyk zagrywał głową, boczny sędzia podniósł chorągiewkę do góry. Nieliczna grupka kibiców z Zabrza zadowolona. Powiewają szaliki i flagi w barwach klubowych. No, ale ogromna oczywiście przewaga kibiców Legii. Legia, Legia na trybunach. Kibice warszawskiej drużyny nie tracą nadziei
na zmianę niekorzystnego rezultatu. Michalski. Jałocha. Jóźwiak. Kruszankin do Ratajczyka. Ratajczyk w walce z Szemońskim. Nieczyste zagranie Szemońskiego. Upomina arbiter młodego gracza Górnika Zabrze. Przypominam, że Krzysztof Ratajczyk ma założone 4 szwy na nodze po meczu przed tygodniem półfinałowym w Zabrzu. Na własną prośbę zagrał w tym dzisiejszym spotkaniu. Fedoruk. Michalski. Do Kowalczyka. Kick z obrońcy Zabrzeńskiego. Hajto do Brzęczka. I próba zawiązania kontrataku przez Zabrzan. Grębocki. Brzęczek. Świetne przejście Brzęczka. Ponownie Szemoński w polu karnym drużyny warszawskiej. Do Mielcarskiego. Po raz drugi świetne podanie Brzęczka na wolne pole do Szemońskiego. I duże kłopoty miała defensywa Legii z Grzegorzem Mielcarskim. Sporo jednak błędów defensorzy warszawskiej drużyny popełniają w dzisiejszym meczu. I Tomasz Hajto. Jóźwiak. Pisz. Twarda walka o piłkę. Do Kowalczyka, ale dobrze Hajto. I doskonale grający w dzisiejszym meczu Marek Szemoński. Tak, bardzo aktywny przykład. Do końca walczy o to, żeby wprowadzić piłkę do gry, piłki wyrzuconej. Nie zdążył jednak. Kowalczyk w pojedynku z Hajto, lepszy Kowalczyk. Ale niedokładnie wyśrodkowa. Sędzia Radziński zastosował te przywilej korzyści. Hajta troszkę ściągał rękami. Mądra decyzja i tutaj trzeba pochwalić sędziego Radzińskiego za podejmowane jak na razie decyzje. Michalski. I znowu świetnie interweniują Zabrzanie. Koseła. Tak, nie ma z kim grać. Marek Szymoński, Grzegorz Mielcarski osamotniony i dobrze kryty. Legia z pewnością teraz będzie miała tego jednego zawodnika przewagę. Ratajczyk. Przejście Ratajczyka zatrzymywany przez Grzegorza Dziuka. I proszę Państwa, sędzia przez chwilę sięgał do kieszeni. Wzywa do siebie piłkarza drużyny Górnika. Przypomnę, że Grzegorz Dziuk ma już na koncie żółtą kartkę. Druga żółta kartka. I w efekcie tego czerwona. 9 Zabrzan pozostaje już tylko na placu gry. Dramatyczna staje się sytuacja drużyny Górnika. To co mówiłem, że dwóch zawodników Legii, 6 zawodników, każde dojście w tej chwili ukaranych zawodników do piłki grozi wykluczeniem. Górnik jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Mimo 50. minuta spotkania. Ratajczyk. Jóźwiak ponownie do Pisza. Zamieszanie na polu karnym Górnika. Wędzyński. Michalski. Fedoruk. Jeszcze Jóźwiak podchodzi pod pole karne. Kruszankin. Starcie z bębnem.
i Marek Bęben. Tak, i sędzia odgwizdał faul Julka Kruszankina. Jakieś tam kontuzji doznał bramkarz Górnika w trakcie tej interwencji w walce z Juliuszem Kruszankinem. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Wysoki, 193-centymetrowy Juliusz Kruszankin w walce z Markiem Bębnem. Ostre starcie przy linii końcowej boiska. Tak, i sądzę, że w tej chwili tak będzie przebiegał ten mecz. Górnik Zabrze w zasadzie bez napastników zostanie zmuszony do skoncentrowanej gry obronnej całym zespołem. I w tej chwili sztuką będzie rozegrać dobrze, precyzyjnie, mając dwóch zawodników przewagę, atak pozycyjny. Z pewnością straci na tym widowisko i współczuję obydwu moim kolegom, trenerom, zarówno Radkowi Lorenzowi, jak i Pawłowi Janasowi, Radkowi Burczemu, Fordalikowi, coż muszą przeżywać moi koledzy na ławkach swoich drużyn. Ogromne emocje, czas upływa. Oto Edward Lorenz, a to Paweł Janas. Dwaj młodzi szkoleniowcy prowadzący dwie drużyny, pretendujący do tytułu mistrza kraju. Przypomnę, obydwaj świetni zawodnicy. Paweł Janas, zdobywca medalu mistrza świata. Edward Lorenz, również reprezentant Polski w kategoriach młodzieżowych. I świetnie zapowiadający się młodzi szkoleniowcy. Który z nich będzie miał na koncie tytuł mistrza Polski po dzisiejszym spotkaniu? Zobaczymy. Pojedynek Jóźwiaka z Mielcarskim, tym razem faul Jóźwiaka na Mielcarskim. Znany z nieustępliwości i twardości w grze Grzegorz Mielcarski. Tak, Mielcarski zdecydowanie uaktywnił się w ostatnich trzech tygodniach. Jest bardzo aktywny. Zawodnik ma zadatki na świetnego piłkarza. Bardzo groźny w polu karnym, świetna gra głową, dobry blok ciałem, bezkompromisowy w walce o piłkę. Rzut wolny, rzucenie piłki na przedpole Robakiewicza. Ani Wałdoch, ani Hajto nie sięgnęli piłki. I już rusza Legia. Jałocha. Fedoruk. I to co mówiłem, wszyscy zawodnicy Górnika na swojej połowie. Nie ma innej alternatywy dla 9 zawodników Górnika Zabrze. Jóźwiak zostawia piłkę Wędzyńskiemu. Ciężko się tu będzie bardzo przebić. Wszystko masowano i dobrze zorganizowano jak na razie obronę Górnika. Ratajczyk. Jest... Świetne wejście Ratajczyka w pole karne, bardzo groźnie. Potrzebny jest tutaj zdecydowanie silny strzał z drugiej linii. Wypracowanie pozycji, a nie powinno być to przecież trudne, biorąc pod uwagę stan liczebny obydwu drużyn. Zmiana w zespole Górnika. Boisko opuszcza z pewnością już zmęczony 18-latek, strzelec gola Marek Szymoński, a jego miejsce zajmie z numerem 16 Mirosław Staniek. Tak, zmęczony, napracował się, jasny punkt drużyny. Tym niemniej sądzę, że jest to wyraźna zmiana taktyczna trenera Lorenza. Wprowadzenie zawodnika dobrze grającego głową, typowego defensora. Pozostawiony zostanie z pewnością teraz Grzegorz Mielcarski, przychodzi osamotniony. I podjął chyba Edek Lorenz decyzję taką, jaką, jedyną jaką mógł podjąć. Będą chyba bronili zmuszeni stanem ilościowym drużyny do obrony tego wyniku. Kruszanki. Tym razem on rozpoczyna akcję ofensywną Legii. Leszek Pisz. Nie sięgnął piłki ani Podbrożny, ani Fedor. Coraz bardziej nerwowo na trybunach. Jeszcze około 33 minut do zakończenia tego spotkania. W dalszym ciągu Górnik Zabrze prowadzi na Łazienkowskiej z Legią 1-0 w meczu decydującym o tytule mistrza Polski. Fedoruk. I Hajto. W
22-letni Tomasz Hajto znakomicie spisuje się dzisiaj w linii defensywnej Górnika pod nieobecność Piotra Jegora. Ratajczyk zdecydował się na strzał. Grębocki do Mielcarskiego. No dobrze, Mielcarski blokuje piłkę ciałem, świetnie wyszedł z tego pojedynku z Żwiakiem. Będzie długo się utrzymywał przy piłce. I jeszcze strzał Grzegorza Mielcarskiego. Ładny strzał, dobrze ustawiony Zbyszek Grabakiewicz. Dobre przejęcie piłki przez Hajtę. I znowu próba długiego, prostowego podania. Jerzy Brzęczek znakomicie wyszedł. Świetne przejście Brzęczka, pole karne ma Mielcarskiego. Zagranie jednego z obrońców i Zbigniew Robakiewicz. A więc groźnie było. Świetna akcja, po raz kolejny Brzęczek. Organizatorem bardzo groźnej bramkowej akcji. Pojedynek Jałochy z Grębockim i nieprawidłowe zagranie Zabrzanina. Paweł Janas przy linii bocznej boiska. Cały czas udziela różnego typu wskazówek swoim zawodnikom. Kowalczyk wzdłuż pola karnego i zatrzymany przez Wałdocha. Grębocki tym razem faulowany przez Kiszu. Wymusił faul na Leszku Kiszu. Celowe przytrzymanie piłki, nie miał do kogo zagrać. Nie chciał zagrać bezmyślnie do nikogo. I bardzo rozsądne zachowanie Jacka Grębockiego. Górnik będzie opóźniał grę. Górnik będzie opóźniał grę. Teraz kick z Kruszankina i rzutem z autu na połowie Legii rozpoczną Zabrzanie. Reagujaj się! Dramatyczny przebieg tego spotkania. Przypominam, 9 Zabrzan przeciw 11 zawodnikom Legii. Czy Zabrzanie wytrzymają? I Mielcarski znowu absorbujący uwagę dwóch obrońców. I piłka dla Legii. I już Zbigniew Robakiewicz rozpoczyna wyrzutem do Michalskiego. Ratajczyk. Michalski. Pisz. Ponownie Michalski, no i niedokładne zagranie. I wybita piłka. Widoczna również dzisiaj nieobecność na boisku w drużynie Legii Zbigniewa Mandziejewicza. Kontuzjowany, przeszedł operację wczoraj w Austrii. Dzisiaj jest na trybunach, ale tylko jako kibic. Tak, nie może pomóc kolegom na boisku. Tak, Legia nie może uchwycić rytmu gry, ale dlatego, że przeszkadza. Bardzo umiejętny i dobrze zorganizowany zespół zabrzański. Do przodu, do przodu! Podbrożny w walce z Kubikiem. I świetny Kubik. Jeszcze Wędzyński. Na pole karne, ale nie ma tam nikogo z Zabrzan i Mielcarski. Przed linią środkową. Wygrał piłkę. I kontuzja Grzegorza Mielcarskiego. Sygnalizuje faul. Sędzia teraz dopiero przerywa grę. Tak, trener Lorenz przywołuje zawodnika rezerwowego. Biegają lekarze Górnika na boisko, by udzielić pomocy napastnikowi. Coraz większe poddenerwowanie publiczności na stadionie przy Łazienkowskim. Tak, ten Lorenz już zadysponował. Zobaczymy zaraz, bo już się rozbiera. Rozbiera się już zawodnik, chyba Orzeszek. A to Paweł Janas. I ławka rezerwowych Górnika, Edward Lorenz i Stanisław Oślizło. Który wejdzie na boisko. Dramatyczna pogoń Legii w rundzie wiosennej za Górnikiem. Przypominam, po pierwszej rundzie 6 punktów straty. A więc opuszcza boisko kontuzjowany Grzegorz Mielcarski. W jego miejsce Andrzej Orzeszek.
Dobry zawodnik. 27-letni napastnik. Pięć bramek w tym sezonie, tak jest. Wygląda na to, że Grzegorz Mielcarski odniósł kontuzję mięśnia dwugłowego. Chociaż trudno z tej odległości wyrokować. Również bardzo duża strata dla zespołu zabrzeńskiego. A więc limit zmian w drużynie Górnika został wykorzystany. Około 27 minut do zakończenia tego spotkania. W dalszym ciągu Legia przegrywa na Łazienkowskiej z Górnikiem 0-1. Ratajczyk. Jóźwia. Michalski. On potrafi wejść z głębi pola. Jałocha. Jałocha wejście w pole karne, ale znowu dobrze obrońcy Górnika. Orzeszek. Z dużym zapasem sił. On teraz pewnie będzie starał się absorbować uwagę obrońców warszawskich. A za linią w dalszym ciągu opatrowany Grzegorz Mielcarski. I na noszach znoszony w tej chwili do szatni. Oto właśnie Grzegorz Mielcarski. I kibice Legii, którzy wciąż wierzą w zmianę tego niekorzystnego wyniku. Wędzyński. Ratajcie. Jałocha. Michalski. Koronkowe zagrania piłkarzy Legii nic nie przynoszą jak do tej pory. Bardzo spokojnie i pewnie gra defensywa Zabrzan. Tak, bardzo udanie dyryguje Tomek Wałdow. Próbują skrócić pole. Nie ograniczają się do pobytu we własnym polu karnym. Jest to mądra, słuszna decyzja. Ale do momentu, kiedy będą wszyscy jednocześnie wykonywali powierzone im zadania. Bardzo ładny obieg Ratajczyka, podanie w wolne pole, ale nieprecyzyjne. To musi być dokładniej zagrane. Coraz bardziej poddenerwowani legioniści. Ratajczyk ma pretensje do Fedoruka. Nie działa sprawnie ta maszyna drużyny wojskowych, która wielokrotnie tutaj w tym sezonie zgniatała wręcz rywali ligowych. Orzeszek w walce z Jóźwiakiem i Zbigniew Robakiewicz. Ratajczyk. I świętnie Koseła. Leszek Pisz. Tak jest, prawidłowa decyzja, to co mówiłem. Bez strzału z drugiej linii, w momencie kiedy cała defensywa jest polu karnym, ciężko będzie przedrzeć się przez defensywę Górnika dobrze zorganizowaną. Podkreślam tam to jeszcze raz. Na razie ta gra przynosi efekty mimo dużego osłabienia drużyny. Ratajczyk do Kruszankina. Podprożny. Do Jałochy. Kowalczyk. No, dobra pozycja Wojtka Kowalczyka. Dobre zagranie. Bardzo udana akcja. Zabrakło troszkę zimnej krwi. 6 lat temu po raz ostatni drużyna Górnika Zabrze zdobyła Mistrzostwo Kraju. I z tego zespołu grają dzisiaj na boisku Jacek Grębocki, Dariusz Koseła i Andrzej Orzeszek. Pojedynek Orzeszka z Kruszankinem. Dawaj, Radek, dawaj! I kolejna akcja Legii. Ale widać sporą nerwowość w poczynaniach drużyny warszawskiej. Dużo niecelnych, niedokładnych podań przed polem karnym Zabrzan. Fedoruk. Straszną pracę tutaj wykonują. Grębocki z Brzęczkiem w środku pola. Cały czas się muszą przesuwać.
aby odciąć napastników Legii od tych podań. Raz lewą, raz prawą stroną, raz środkiem boiska próbują legioniści przejść pod bramkę Marka Bębna. Wojciech Kowalczyk z lewej strony. Tak, udana ściana. Poświęcenie Brzęczka, udany, bardzo ładny ślisk. Michalski. Wędzyński. Tym razem z prawej strony. Przejście Wędzyńskiego. I Hajta. Rzut rożny dla Legii. Zmaga się doping na trybunach. Cały stadion wierzy w dalszym ciągu w legionistów i tym razem stało się. Adam Fedoruk. Adam Fedoruk, zdobywca wyrównującej bramki. 67. minuta meczu. Radość na trybunach, 67. Szaleństwo na widowni. I Adam Fedoruk zdobywa głową wyrównującą bramkę. Jeszcze raz ta sama sytuacja, widzieli Państwo, bezradny Marek Bęben. Adam Fedoruk strzałem głową w górny ruch bramki. Nie do obrony bramki, z 5 metrów. Do powiedzenia Marek Bęben. Strzał z 5 metrów w sektor bramki. Nie pozwolił górny ruch na reakcję bramkarzowi Górnika. Eksplozja radości na trybunach przy Łazienkowskiej. Podbrożny. I Tomasz Hajto. A więc wreszcie stało się. Od początku drugiej połowy stały napór Legii. Bardzo dobra postawa Zabrzan, świetnie broniący się przed atakami legionistów, aż wreszcie po rzucie rożnym zagranie piłki do Adama Fedoruka. I kolejny rzut rożny dla zespołu Legii. Euforia na trybunach, zmienił się tu nastrój radykalnie. Fantastyczna atmosfera na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Przygaszeni kibice Górnika. Bardzo ciężko będzie Górnikowi. Aby marzyć o tytule mistrzowskim, musieliby goście zdobyć jeszcze gola. Przypomnijmy, że grają w dziewiątkę. Leszek Pisz, Kowalczyk i Marek Bęben. Czy stać Zabrzan będzie w tych ostatnich 20 kilku minutach na przeprowadzenie jakiejś akcji, która przyniosłaby im bramkę? Na ogromne brawa z pewnością zasługują Zabrzanie w tym meczu. Nie ulega wątpliwości, grałem się bardzo trudno od samego początku. Nie utrzymali prowadzenia. Przewaga dwóch zawodników jednak odbiła się bardzo wyraźnie. Ale sądzę, że Górnik nie zrezygnuje jeszcze z poprawy wyniku. Nie ma wyboru, jest to ich ostatni mecz. Mimo, że jest ich 9, przestaną grać za sekuracją w tyłach. Będą musieli otworzyć grę, żeby poszukać tej jednej, jedynej szansy. Czy z kolei takie rozwiązanie taktyczne wykorzysta Legia, to już jest problem w tym momencie podejścia zawodników Legii. Czy będą szanowali ten wynik, grali ostrożnie, długo piłką, czy otworzy to im drogę do zdobycia drugiej bramki. Tak, z tym, że w tej sytuacji właśnie Górnicy to z kolei nie mają już nic do stracenia. Ten wynik pozbawia ich mistrzowskiego tytułu. Przypomnijmy, dwie czerwone kartki, a do tego jeszcze kontuzja Grzegorza Mielcarskiego kilka minut temu. Rozśpiewany stadion przy ulicy Łazienkowskiej. Ale nie tracili kibice Legii nadziei w tym spotkaniu. Trzeba ich pochwalić za bardzo kulturalny doping w dzisiejszym meczu. Faulowany Marcin Jałocha. Leszek Pisz w starciu z Wałdochem. Lepszy stoper drużyny zabrzańskiej. No myślę, że rozgrzało to dzisiejsze spotkanie publiczność do białości.
poziom, jak mówiliśmy, nie najwyższy, ale walki było tutaj ogromnie dużo. Tym razem żółta kartka Marcin Jałocha po faulu na Brzęczku. Trzecia żółta kartka dla Zabrza. Dla Legionistów, przepraszam. Jeszcze około 16-17 minut do zakończenia tego spotkania. Legia Warszawa od 67 minuty remisuje z Górnikiem Zabrze 1-1. Niezwykle emocjonujące spotkanie. Michalski. Jóźwiak. Indywidualna akcja Jóźwiaka. I Tomasz Waldo. Niebezpieczne zagranie do bramkarza i Marek Benden musiał wyekspediować piłkę poza boisko. Do narożnika pola boiska zmierza Leszek Pisz. A przed chwilą Marek Szymański, strzelec gola w tym spotkaniu dla Zabrza. Leszek Pisz. Orzeszek w pojedynku z Jóźwiakiem. Środkiem Jerzy Brzęczek. Ale już pięciu zawodników Legii zdołało wrócić. Odebrali piłkę Zabrzaną i kontra Legii. Leszek Pisz. Rzutem z autu rozpoczną Zabrzanie. Około 13, może 14 minut do zakończenia spotkania. W tym momencie mistrzem Polski pozostaje zespół Legii Warszawa. Pisz do Wojciecha Kowalczyka. Kowalczyk w środku ma Podbrożnego. Nadbiega jeszcze Fedoruk. I Marek Bęben. Brawa i dla strzelca, i dla bramkarza. Brzęczek, Grębocki, Orzeszek, Staniek i Jacek Grębocki na spalone. Ogromnie dużo sił musieli włożyć Zabrzanie w tą drugą część gry. Nie ulega wątpliwości. Stało się to, co przewidywałem. Jednak Górnik przechodzi sporadycznie, szuka tej szansy, prawda, w kontrataku. Nie ma jak się tego wyjścia. Z pewnością chciałem z pełnym uznania dla zespołu Górnika. Ratajczyk. Faul. Zatrzymywany przez Grębockiego. I proszę Państwa, druga żółta kartka dla Jacka Grębockiego w tym spotkaniu. I również Jacek Grębocki, wykluczony z gry, będzie musiał opuścić plac. Takiego spotkania. I w tej chwili tylko 8 Zabrzan. Na tym szczeblu o taką stawkę trzech zawodników Górnika ukaranych czerwoną kartką. A więc przypominał Henryk Bałuszyński, Grzegorz Dziób. A teraz Jacek Grębocki opuszczają boisko. Rzadko spotykana sytuacja. Tylko 8 Zabrzan. Przypomnijmy wypadku, gdyby jeszcze jeden Zabrzanie otrzymał czerwoną kartkę, to sędzia musiał przerwać spotkanie. Zespół byłby zdekompletowany. Tych 8 Zabrzan, którzy są na boisku, to jest minimum do kontynuowania spotkania. Jeszcze przecież
pośród piłkarzy Górnika żółtymi kartkami ukarani byli wcześniej Mielcarski i Hajtu. Michalski, Kowalczyk, ponad bramkę. Bardzo surowo prowadził dzisiejsze zawody pan Sławomir Rydziński, starał się temperować zawodników obydwu zespołów. No i skończyło się to dla Zabrzan bardzo niedobrze. Ale nie rezygnują Zabrzanie. Jeszcze było podanie do Orzeszka i kontra Zabrzan, Legionistów. Był podbrożny w środku, podawał do niego Kowalczyk. Wspaniały strzał Leszka Kuźwa. Zaskakujące uderzenie. Płynna akcja ostrzygająca. Około 10 minut do zakończenia spotkania. Nadal przy Łazienkowskiej Legia Warszawa remisuje z Górnikiem Zabrze 1-1 i ten rezultat daje po 24 latach tytuł mistrza kraju drużynie Legii Warszawa. 30 minut Górnik Zabrze był mistrzem Polski. Przypomnę, 41 minuta, bramka Szymańskiego, 71 Adam Fedoru. Bramka wyrównująca. Chyba już tylko cud mógłby sprawić, że Zabrzanie byliby w stanie wygrać to spotkanie. Ale nie rezygnują. Widzieli Państwo, dwóch spośród ósemki Zabrzan atakowało Legionistę przy linii bocznej na połowie Legii. Pisz. Fedoruk. Fedoruk w starciu z Kosełą. Ponownie Pisz. Kapitan wojskowych do Podbrożnego. Próbował minąć obrońcę Zabrzańskiego. Podbrożny to bardzo dobre podanie od Pisza. Koseła. Szukał jednak prawej nogi. Jeszcze do Orzeszka. Próbują Zabrzanie. Szukają tej swojej cudownej szansy. Chwała i chwała im za to. Nie ma już drugiej linii w zespole zabrzańskim, bo być nie może. Jest tylko linia obrony. Wędzyński. Kowalczyk z Podbrożnym. Na polu karnym. Zatrzymywany zawodnik stołecznego klubu i z linii pola karnego. Rzut wolny dla Legii. Mirosław Staniek nieprawidłowo zatrzymywał Grzegorza Wędzyńskiego. Coraz głośniej skandują trybuny Legia Mistrz. Leszek Pisz. I tym razem Wojciech Kowalczyk nieprecyzyjnie uderzył głową. Wojennik powietrzny Kowalczyk, Wałdow. A jednak Wałdow ostatni odbił piłkę, tak jest. Obok około 7-8 minut do zakończenia spotkania. Z lewej strony rzut rożny dla Legionistów. Pisz. Krótko do Kowalczyka. Ratajczyk. I kolejny rzut wolny. Koseła faulował Ratajczyka. Oto Paweł Janas poddenerwowany. Na ogromną próbę nerwów wystawili go. W tej chwili trzech zawodników Legii. Rzut wolny. Leszek Pisz się przygotowuje. Być może podanie do Michalskiego, bądź strzał bezpośredni. Chyba jednak tak. I Marek Bębek. I brak asekuracji. Zmęczony jednak już jest Górnik Zabrze tą determinacją prowadzoną uporczywą grą obronną. Przy linii bocznej Paweł Jonas pokrzykuje na swoich obrońców. Uczula ich, aby nie zrobili jakiegoś błędu w końcówce. A tymczasem Legia w ataku. Kowalczyk. W środku Podbrożny. I świetnie Hajto.
No ale to, o czym mówiliśmy, szóstka Zabrzan na własnym polu karnym i tylko wysunięty Jerzy Brzęczek w środku oraz Andrzej Orzeszek na połowie Legii. Czekający na jakąś piłkę od obrońcy. Nie może być mowy o jakimś kryciu w drugiej linii, której nie ma. W tej chwili Legia będzie grała dość długo na utrzymanie się przy piłce. Ratajczyk, daleki przerzut do Kowalczyka. Ale lepszy Hajto i Zabrzanie. I kolejny przerzut piłki do Andrzeja Orzeszka. Ale zdaniem sędziego Orzeszek rozpychał się w walce o piłkę w powietrzu i legioniści już zdecydowanie spokojniejsi. Jeszcze około 5 minut. Wędzyński. Jałocha. Jeszcze Wędzyński. I przejęcie piłki przez Brzęczka. Brzęczek w walce z 4 legionistami. Profesor Zbigniew Religa, znany kibic drużyny zabrzeńskiej. Pięć minut do zakończenia spotkania decydującego o Mistrzostwie Polski sezonu 93-94. Legia Warszawa remisuje z Górnikiem Zabrze 1-1. Ogromnie dużo nerwów dzisiaj straci Paweł Janas. Optymiści liczyli się na powtórzenie wyniku z półfinału Pucharu Polski, na łatwe zwycięstwo Legii, a jednak Górnik pokazał, że jest drużyną nieustępliwą, potrafiącą walczyć. I gdyby nie te czerwone kartki otrzymane przez zawodników zabrzeńskich za nadmierną ostrość w grze, ciekawe, jaki w tej chwili byłby rezultat tego meczu. Zabrzan, Pisz i znowu świetnie Hajto. 22-letni Tomasz Hajto. Ale w dalszym ciągu Legia w ataku. Jeszcze chcą legioniści rozstrzygnąć to spotkanie. Przypominam, rezultat remisowy daje im mistrzostwo kraju. A chcą jeszcze do końca strzelić tą zwycięską bramkę. Wędzyński z Piszem. I Wałdo. Kubik. Osamotniony Orzeszek w przodzie. Rzutem z autu rozpoczynają Zabrzanie. Kubik. I znowu do Orzeszka. Jeszcze 2, może 3 minuty. Poddenerwowanie jednak w obozie zespołu drużyny Legii Warszawa. Leszek Pisz. Nie zrozumiał się kapitan wojskowych z Jerzym Podbrożnym. Tomasz Hajt. Staniek. Nadbiegają nieliczni partnerzy. Jeszcze Kubik. Przejęcie piłki przez Podbrożnego. Leszek Pisz.
Dobra interwencja Kubika. I świetnie Arkadiusz Kubik. Jerzy Brzęczek. Walka Zabrzan z piłkarzami Legii w ostatnich sekundach tego meczu. Jeszcze indywidualna akcja Jerzego Brzęczka. Na spalonym podbrożny i Kowalczyk. Trochę ucichły teraz trybuny. Stadionu przy Łazienkowskiej, ale z pewnością z końcowym gwizdkiem sędziego eksploduje to wszystko radością. Hajto. I niedokładne zagranie do Andrzeja Orzeszki. Paweł Janas, widzimy, ciągle poddenerwowany. Boi się jakiegoś błędu w ostatnich sekundach. Ale duża przewaga legionistów w tej chwili. Faul Michalskiego. Trener Lorenz zadysponował. Zostanie chyba Kubik, Tomek Wałdo pójdzie na stały fragment gry. Przypominam, świetnie grający głową. Haj to również. Długie przygotowania będą do tego wykonania tego rzutu wolnego. Być może ostatnia szansa dla Górników na zmianę niekorzystnego dla nich w tej chwili remisu. Koseła. Walka w powietrzu na polu karnym Legii. Wpadł tam jeszcze Tomasz Wałdoch. Reklamują Zabrzanie, że był nieprawidłowo zatrzymywany w polu karnym. Jeszcze legioniści, jeszcze Fedoruk. Już podnieśli się z ławki rezerwowych wszyscy zawodnicy, działacze i trenerzy Legii. Dwójkowa podrożny. Jeszcze silny strzałeś Kapisa i świetny Marek Bęben. Świetne zagranie bez przyjęcia piłki. Dobrze broniący w tym spotkaniu. Udana Marka Bębna. 36-letni bramkarz Zabrzan przy utracie gola absolutnie bez szans. Dobre wyprzedzenie Marka Jóźwiaka. Jeszcze Kowalczyk. Podbrożny. No i świetnie. Próba zagrania Wałdo. Na wolne pole do Kowalczyka. Tu Brzęczek w otoczeniu trzech zawodników Legii. Już z niecierpliwością wszyscy tutaj na stadionie oczekują na końcowy gwizdek Sławomira Rezińskiego. Ósma minuta spotkania się rozpoczęła. Było jednak oczywiście kilka przerw w grze w tej drugiej połowie meczu. I w tej chwili Sławomir Rezyński zakończył to spotkanie. Spalony. Czy koniec spotkania? Ja widzę, że jest spalony. Nie. Przedwczesne wtargnięcie tak kibiców, którzy zrozumieli gwizdek na offside jako zakończenie meczu. Tak, a gra będzie toczona dalej. Pozycja spalona jednego z legionistów. Kibice przekonani byli już, że mecz zakończył. W tej chwili, widząc jednak to zamieszanie na płycie, sędzia Sławomir Rezyński zakończył te zawody, a więc przypominam, po 24 latach Legia Warszawa po raz piąty w swojej historii mistrzem Polski. Gratulujemy drużynie Legii, gratulujemy również Górnikowi za ambitną postawę w tym spotkaniu. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Żegnają się ze stadionu przy Łazienkowskiej Edward Durda. I Andrzej Stryj. Końcowy